Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w Cult of the Lamb. Grę, którą ogrywaliśmy jakiś czas temu w formie dema. Obecnie wyszła ona już w pełnej wersji, więc możemy zagrać w nią, tak jak czarny pan owcy nam tu przykazał. Tak. Więc tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak wygląda tutaj ta gra w porównaniu do dema. Co oferuje nam wspaniała rozgrywka Cult of the Lamb, w której wcielamy się w słodkiemą owieczkę, która tworzy demoniczny kult i zbiera wyznawców. Jest to roguelite, o dziwo, roguelite akcji, w którym biegamy, mordujemy przeciwników innych religii, którzy najwyraźniej chcieli chyba nas włożyć w ofierze, jeżeli dobrze pamiętam. I ratujemy niewinnych jakichś zwierzaczków, z reguły są takie słodkie zwierzaczki, które potem będą częścią naszego kultu. Gra ma być właśnie taka creepy, słodka, to wiem i to jest fajna koncepcja, tak? Zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijało. Zagramy jakieś 25-30 minut, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. I tak, jedziemy z koksem. Niestety nie mamy polskiej wersji językowej. Jest dostępna w wielu językach ta gra, ale nie w polskim. No cóż, bywa. Okej, chwalmy owieczkę, która wyzwoli nas przed pradawnymi. Okej. Pradawni to tak trochę właśnie Cthulhu brzmi. I chyba o to chodzi. Dobra, jesteśmy naszą owieczką. Gra wskazuje, raczej na samym początku sugeruje, żebyśmy grali kontrolerem. Ja jednak na pecetowych gierkach, jeżeli jest to możliwe, staram się grać myszką i klawiaturą i to robię właśnie teraz. No dobra, mamy tu jakieś kolesi, którzy mają odwrócone krzyże zamiast twarzy. Bardzo, bardzo klimatycznie. Okej, pogonił nas nożem. Ten tutaj sobie dżemie. Jesteśmy związani z łańcuchowani. No dobra, czyli chyba rozpoczynamy rozgrywkę tym, że będą chcieli nas złożyć w ofierze. W końcu jesteśmy owieczką. Tą barankiem, żeby nie powiedzieć bożym. Ten wygląda całkiem przyzwoicie. Ma całkiem fajny i zupełnie nie morderczy topór na ramieniu. Ci też wyglądają super cool. To są chyba ci pradawni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, to jest moja jedyna opcja. Klęknąć, żeby zostać złożony w ofierze. Ja mogę do ciebie przyjść chociaż? Nie? A, nie, ty po prostu takie wszyscy inni wrzeszczycież na mnie. No dobra, kliknijmy E i klęknijmy. Jesteśmy najwyraźniej ostatnim z swojego typu. I muszą nas zamordować. Okej, jak zabiją nas, to nie będzie możliwe, żeby spełnić jakąś tutaj obietnicę. Okej, czyli nie będzie udało się uwolnić jakiegoś heretyka, który jest związany pod ziemią. I dawna wiara pozostanie. Aha, co? Zabili nas. No dobra, bardzo fajnie, jesteśmy martwi. Tak wygląda owcze niebo. Wyobraźcie sobie teraz, za każdym razem jak jecie kebaba z baraniny, to dokładnie tak do niego doszło. Tam wcale nie wygląda na wiele fajniejszego od tamtych. No, pomimo tego, że jestem martwy, on ma na nas dla mnie jakieś zadanie. Okej, czyli zabijając mnie, wysłaliśmy w jego objęcia akurat. Dobra, no. Okej, możemy złożyć obietnicę, że on da nam życie, a my założymy w jego imieniu kult. Możemy odpowiedzieć tak albo oczywiście. Dobra, oczywiście, jak już być all in, to być all in, nie? To trochę z Gravity Falls mi się to kojarzy, to tutaj oczko, nie? Tak, to chyba nawiązuje trochę. Nie wiem, czy kojarzycie tę bajkę, była bardzo fajna. Okej, Dragon Ball Z style, dostaliśmy super moc i to nie jest nasza ostateczna forma. Ta-da-da, mamy miecz! Nie wiem, skąd ten miecz się nam pojawił, ale... O!
Dobra, z pasją robimy do Szrola. Ten jest silniejszy trochę. Co ty? O jedno, od razu. Przy walnięciu od razu szkielet z niego wypadł. Okej, możemy do Szrola. O! Co chciał mnie zajść z nienacka? Dobrze! O. Gra tutaj i walka wydaje się bardzo taka szybka i płynna. To jest bardzo ważne w takich roguelite'ach akcji. Aha, czyli idziemy dalej. No dobra, idziemy dalej. Mam jakieś druida? Okej, był wybrańcem tak jak ja, ale już nie jest. Jesteśmy na terenie dawnej wiary najwyraźniej. Dobra, musimy przejść, a on będzie niedaleko. Czy ja mogę to rozwalić? Rozwalę mu namiot, tak, tak, już ten. Już Poland Rock się skończył. Sio, hipisie, sio. Nie no, żartuję bardzo, nie byłem w tym roku na Poland Rocku. Mam nadzieję, że... O kurczę. Space, żeby avoid damage. No tak, no tak, to tyle już wiemy. Demoniczne są te potwory. A to podobno my jesteśmy tutaj... Kto jest tutaj tym złym tak naprawdę? Bo mam dziwne przeczucie, że my nie jesteśmy tym dobrym. To jest tak moje przeczucie. Przynajmniej kolorystyka nie sugeruje, żebyśmy byli tym dobrym, ale oni też nie wyglądają na to, żeby byli dobrzy. Więc okej. Tabem mamy inwentory. Mamy jedną monetę. Okej, mamy tutaj wykorzystywaną do różnych... O, mamy naszego lamba. Mamy miecz i mamy... Nasze runo. Dobrze, będziemy odblokowywać różne inne rzeczy. Mamy nasz kult, ale na razie my nie mamy kultu. Fajnie, okej, okay, dostaliśmy monetę. Bardzo dobrze dostawać monetę. Czy ja coś stąd tutaj mogę dostać? Nie dostałem jeszcze jakiegoś swojego licznika życia. Mam nadzieję, że on się... Znaczy, nie wiem w sumie, czy mam nadzieję. No, prawdopodobnie pojawi się w najbliższym czasie, jak dostaniemy jakieś manto od kogoś. O, okej, okay, rozwaliliśmy ich. Trafił nas, ale nie straciłem życia. No, kolejny pieniądz. Mamy już dwa. Dwa złote. Za dwa złote nie da się kupić obecnie nic w naszym kraju, więc trzeba coraz więcej złota zbierać. Tak. Dwa złote to nawet nie piwo. Już chyba nie ma piwa za dwa złote. Kiedyś to można było specjala kupić za dwa złote. Teraz już nie można specjala kupić. Błogosławieni ci, którzy żyli na Pomorzu i wiedzą, czym jest specjal za dwa złote z dawnych lat. Jeden, jak ja dawno specjala nie piłem. Trochę to, że nie mam swojego życia powoduje, że lecę na pałę i nie wiem, czy ja robię dobrze, czy ja walczę dobrze, czy mnie trafiają, czy nie. Mam wrażenie, że kilka razy zostałem trafiony. Co sugeruje, że nie jestem najlepszy w tą grę. Ale... Okej. Okay. Ciach, ciebie walnijmy. Aj. Ciach, ciach, ciach. O kurde, jednym strzałem ich rozwaliśmy. Dobra. Za 4 złote to już się da dostać browara, tak. To jest mój cel, to jest cel mojego kultu. Zbierać tyle hajsu, żeby móc sobie kupić browara. No nie darmowego, no nie darmowego. Browara po prostu. Browara, kropka. O, 7 złote, to już jakiegoś kraftowego dostaniemy. W sumie wszedłem tak po prostu w... czerwone wrota piekieł, nie zastanawiałem się za bardzo, ale nie, ja nie jestem tutaj od zastanawiania się za dużo, ja jestem tutaj od mordowania, nawet pomimo tego, że tańczę fajnie i się uśmiecham. Dobra, prawie jesteśmy bezpieczni, musimy uratować tego, który ma być tutaj też złożony ofierze. Nie będzie miał wyboru, żeby dołączyć do naszego kultu. Dobra, chcieli złożyć go w ofierze w imię dawnej wiary. Czyli tych złych, raczej złych dla nas, bo złych ogólnie tego jeszcze nie ustaliliśmy. Zakładam, że tak. Wolę zakładać w grach takich, że jestem z tych dobrych. Dobra. Aj, trafił mnie. No, kolejni są. Czyli tu są różne fazy, tych, leveli też. Dobra, kolejny do tego, komu w dupę mogę skopać. Ratowaliśmy pana osiołka, jest przerażony. Chodź, dołącz do naszej wiary, mamy ciasteczka. Znaczy, mamy browary w sumie, mamy browary. O.
No tak, to by mnie też zmotywowało do tego, żeby dołączyć do jakiejś wiary. Mamy kultystę, który oczekuje na indoktrynację. Aha, ale to najwyraźniej nie tu. Nie wiem, rozwalając tych rzeczy na razie nic nie dostaliśmy, więc może przestanę rozwalać. Nie wiem, czy to będzie jakiś ten. Chyba tutaj był jakiś crafting i zbieranie surowców i tego typu rzeczy. Ale jesteśmy bezpieczni. Okej, będziemy mogli się teleportować po tych pentagramach super słodkich. Dobra, musimy iść do jakiegoś zrujnowanego terenu, gdzie będziemy zakładać nasz własny kult. Wspaniale. I to w 11 minucie gry. Nieźle. Pokonaliśmy heretyków. Wszystko po kolei. Dostaliśmy jednego wyznawcę. Zabiliśmy 35. Zajęło nam to 5 minut. Poniżej 5 minut. Mamy 7 też złociszy na naszego kreftowego browarkę. Jakąś ipkę dobrą. Dobra. Select a difficulty. A, czyli dopiero teraz wybieramy. Nie no, extra hard. Czekajcie. Easy. Trochę dla zabawy, medium. Okej, deweloper to zaleca, żebyśmy w to zagrali. Więc tak, no na hardzie mamy dla doświadczonych, wiadomo. A tutaj dla tych, którzy mają życzenie śmierci. Nie, zagrajmy sobie w medium. Podejrzewam, że większość ludzi będzie grało na mediumie. Okej, co ty ratał tutaj nam powiesz ciekawego? Oddaje nam swój dom. Tu będzie miejsce dla naszego kultu. Okej, kultyści zbierają dla nas surowce. No dobra, jak zbierają, musimy go indoktrynować. O, oszczędź mnie. Możemy ci dać imię. Będziesz Fafik się nazywał. Formę możemy wybrać. No nie, no będziemy mieli wyznawców w formie świni, oczywiście, czyli będziesz. Świntuch na razie. Świntuch. Może być. No jest koloru świni. Wariant. Mamy jakieś inne warianty? O, może mieć fryz albo tatuaże. Tak, świnia w tatuażach. Super. Jest tak. Jest chorowity. Wolniej się leczy. Boi się śmierci i będzie tracił wiarę, kiedy jakiś inny kultysta zginie. I mało devotion generuje, czyli mało wierzy. Mogę to zmienić? Nie, ale wychodzi, że nie mogę. Dobra, świntuch, możesz być bardzo, bardzo słabym kultystą, no ale jesteś pierwszym kultystą, więc. I nie wiem, zbieraj kamień. Wysłaliśmy świnie do kamieniołomu. Dobra, muszą jeść, muszę zbierać jedzenia dla naszych kultystów. Dobra, muszę zebrać drewno, zebrać kamień i zbudować miejsce do gotowania. Czy ja mogę to. Aha, czyli mamy tutaj chopping po prostu. A, czyli to jest taki po prostu element, moment w grze, w której nie zabijam, a rozwijam swoją świątynię. No dobra, rozumiem, szanuję. Wyzetnijmy to drzewo. O, z niego dostaliśmy bardzo dużo drewna. O, tutaj chyba jakieś jedzenie będzie. Zbiera jagódki. No, jak na wielkiego pana demonicznego kultu, to podejmujemy bardzo nietypowe aktywności. Nie wiem, czy jakiś Alistar Crowley zbierał jagódki dla swoich wyznawców. No ale kim jestem tutaj, by kwestionować wolę demonicznej korony, którą noszę na sobie. Aha, czyli ten tu zbiera ten kamień tak dość. No dobra, niech zbierze. Zobaczymy, czy on zbierze jeden. O, zebrał jeden. Co za mędę. Patrzcie, o wiele szybciej ja zbieram. Ty, świntuch, weź się spręcz trochę. Zbudujmy cooking fire. Aha, czyli mamy opcję budowania. Dla followerów to jest cooking. Jest tu dekoracje, okej, okay, mało potrzebne, ale jest 10 tu, 16 budynków tu, plus 16, 22, 32. No dobra, jest całkiem spoko. A, ja muszę teraz sobie wybrać, gdzie jak chcę zbudować. Myszką, znaczy klawiaturą to przesuwam. Cooking fire może tak po środku, to by nie był najgorsza rzecz. A, tu nie mogę, czyli musi być. No to. Okej, okay, tutaj zbudujmy.
Mogę flipować, ale nie, niech jest tak. Kładźmy. Build Cooking Fire. Aha, no to jest tylko miejsce do budowania. A, to on świn tu przyszedł budować. A, no dobrze, 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 dobrze. Okej, to ja rozumiem. Muszą jeść. To jest głód kultu, okej. A, i będziemy chodzić po miejscach, które będą dawać na poszczególne rzeczy, czyli to jest taka trochę zmiana tego, jak działają roguelite. Nie jest to, że na przykład tam będę dostawał doświadczenia, czy będą jakieś bossy, pewnie też, ale będą też miejsca, gdzie będę dostawał na przykład jedzenie dla swojego kultu. Okej, jest 15% szans, że ci nasi wyznawcy się zesrają. Jakbyś. A, jest minigierka w przygotowaniu jeszcze. No, czaję. Okej. Musimy więcej wyznawców i jeszcze więcej złota. I musimy. A, na krucjatę wyruszyć. Dobrze, dobrze. Czyli musimy odebrać siłą wyznawcy tym dawnym bogom. Znaczy biskupą, na nich biskupi tutaj nazywają. Musimy wyciągnąć złoto i wyznawców od nich. Czyli to, co robi każda normalna, szanująca się religia na całym świecie przez w ogóle istnienie ludzkości, tak? Czyli wyciąganie pieniędzy od wyznawców innych religii. No tak, najpierw trzeba zdobyć wyznawcę innej religii, żeby on dawał ci więcej pieniędzy i tak działa właśnie religia. Otworzyła nam się zielona brama. Znaczy, no, religia to taka zinstytucjonalizowana. Normalna wiara jest całkiem spoci, ale jest o, możemy otworzyć, jak mamy jednego. Tu musimy mieć dziewięciu. Okej, czyli to jest sposób na przechodzenie piętra wyżej. Tu są jakieś pająki. Tutaj coś mogę zrobić. Tu coś daje? Mogę przeczytać. Boska krew została tutaj rozlana. Okej. No dobra, idziemy dalej. Idziemy mordować. A, i to nasz wyznawca to odblokowywuje. Nice. Dobra, idziemy do lasu z Blair Witch Project najwyraźniej. No, tworzymy 9 pokoi będzie. Mamy do wyboru miecz. A, i życie dostaliśmy w końcu. Dark Woodzie jesteśmy. Okej, czyli w prawym górnym rogu mamy mapę, taką klasyczną z pokojami. Tu mamy życie. Mam nadzieję, że życie nie będzie schodziło jedno serduszko za każde. Możemy wziąć miecz krucjaty, raczej krzyżowca. No dobra, weźmy go. No, nie mamy nic innego specjalnie, więc musimy wziąć to. Tak? Musimy to wziąć. A możemy sobie poczytać, co to jest. Będziemy farmę musimy najpierw założyć. Mamy tylko ten miecz. Mamy jednego followersa, nie są głodni. Mamy questy. Okej, wszystkie te fajne rzeczy, które są potrzebne. Możemy sobie poćwiczyć nasze ataki. A, czyli jest taki jakby trochę combo. Z trzecim uderzeniem jest małe spowolnienie, ale takie naprawdę leciutkie. Idziemy do biskupa Leszego. Ci, którzy nie są za starodawną wiarą, zostaną zniszczeni. Jakoś nie sądzę, żeby tak było. O! A, trzeba ten. Oni się ładują i wtedy jest okienko, żeby ich zaatakować. No ale trafił mnie skubaniec. No, dostaliśmy 3 złote. Skąd wychodzi życie? Jesteśmy trawy. To nie tego rodzaju trawa, co myślicie na pewno. To są chyba miny. A, zabiły go miny, czyli środowisko też zabija wrogów. Fajnie, podoba mi się to. Zawsze to lubiłem. Czy one działają teraz w momencie jak. Nie. Teraz jak już zabiłem wszystkich wrogów, to te pułapki nie działają, co też jest fajne.
Zawsze irytowało mnie to w grach, że potem też musiałem się martwić pułapkami, pomimo tego, że już nie ma wroga. Poniekąd rozumiem, czemu tak jest, ale w takiego typu grach, ale wolę, jak nie ma tak. Widzę, że skakanie i role tutaj są bardzo ważne. Bo nie ma jakiegoś systemu parowania, przynajmniej nie zauważyłem, żeby był. Też trochę znajomość wroga, meta wiedza tutaj taka się przyda na pewno. Bo żeby wiedzieć właśnie, że ten nietoperz się ładuje i będzie robił taki skok atak, to też jest ważna rzecz najwyraźniej. No dobra. Tak, tutaj takie lekkie komentarze, ale mam nadzieję, że nie zanudzam specjalnie. Pójdźmy w lewo. Piu! O, tu jest ciasno. Chociaż widzę, że większość z nich atakuje w taki sposób. Dobrze, że nie zmieniają kierunku ataku, bo to by było straszne. Dobra, rozwaliliśmy go. Kolejny pieniądz. O, my już mamy 19 koła. Znaczy, no dobra, 19 monet to nie koła. To... Chciałbym dostać tak 19 koła za 3 minuty grania. Okej, czyli to jest wyjście już. Ale ja nie chcę jeszcze wychodzić. Ja chcę zwiedzić dalej. Ja chcę zarobić więcej pieniądza. Ja potrzebuję tego wampum. Tego całego dobrego... O! Niech zgadnę. Jesteś sprzedawcą? Klaunek. No, chwalmy owieczkę. Czyli nie! A, my jesteśmy tak, my jesteśmy konduitem. Tak. No, czyli on... Tarocista! O! Kiedyś stawiałem kartę tarota. Dobra, okej. Musimy wybrać kartę sobie, którą nadamy. O, fajnie, fajnie. Będziemy mieli plus jeden do życia, jak to sobie weźmiemy. Jak weźmiemy sobie kochanków. Mistrza sztuki to nie są karty tarota, to są wymyślone. Znaczy, kochankowie są, a mistrza sztuki to nie za bardzo w kartach tarota. Zadawane obrażenia o 1,2 są. Kurde, ty, jedno i drugie jest mega. Bo to 20% zwiększy moje obrażenia, a to o... Nie, zwiększmy życie o 33% tak naprawdę. A, ale to nie, myślałem, że to jest życie, a to jest po prostu ten, chyba zbroja. A, tu mogę sobie przejrzeć, jakie są... Okej, czyli to jest zbroja, a życie to jest to... odkryć mapę można, wszystko jest ten ranione, zadajemy poison, a różne są takie, czyli to są, czyli to chyba będą takie, powiedzmy, że relikwie, tak, jak z Binding of Isaac czy coś i one będą zmieniały naszego rana tutaj. No dobra, okej, okay, jest to jakiś sposób. Możemy sobie wybrać jedzenie, drewno, kamień, chyba jedzenie wtedy. Drewno, kamień mamy. Dobra, zbierzmy jagódki. Okej, muszę aktywnie to sam zbierać. Nie powiem, żebym był wielce zajarany tym, że muszę pracować. Ja jestem tutaj papieżem! Ja jestem wielką owieczką! Powinienem mieć od tego ludzi, a przynajmniej świnie. tego nie mogę rozwalić? Jest niezniszczalny? No to wychodzi. Jedziemy dalej. A, i co? I koniec. Okej, okay, i boss od razu? No, fajnie. A, czy od razu będę walczył z bossem, czy jeszcze będą jakieś rozgrywki między? Jeszcze nie od razu na to wychodzi. Okej. Okay. Rozwaliliśmy ich. A, i wszystko stało się czerwone i wybucha. Wspaniale, to jest dokładnie to, czego chciałem. Jak to może być? No jak zabiliśmy wszystkie owieczki. Jestem silniejszy nadal, ta korona, bo najwyraźniej ta korona nasza go zdziwiła. Uciekaj, mała owieczko. A, myślałem, że ja będę z nim walczył, ale chyba nie. E...
szkoda, że w tym. No nie, tylko trawa jest. Ciekawe, co z trawą potem można robić. Chciałem, że może życie będzie z tych krzaków wypadać, ale. Okej, pyk, 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 pyk. Ciach, 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 babkę w piach. Jak to mawiają pradawni. Znaczy nie ci pradawni, tylko tacy po prostu pradawni. No może na południe pójdźmy. Zasadzka! A tak się kończy zasadzka. Giniesz sam. Zasadzkujący zostali zasadzkozeni. Dokładnie tak było. Wcale nie wymyślam słów teraz. Zasadzkodzeni to było, jest normalne słowo tego. Takie. W języku polskim, którego najwyraźniej nie umiem wypowiadać w najbliższym, w ostatnim czasie. No i nawet nie potrafię słów dobrych wypowiedzieć i dobrać. Ja chyba nie powinienem robić tego, co robię tutaj w internecie. na pewno nie powinienem nikogo uczyć polszczyzny. Idźmy tutaj w prawo. O, kolejny tarotmistrz. Dobra. Co on daje? Może mamy 10% szans, że nie zostaniemy trafieni. Czyli dodge po prostu. Szansa, to nie wiem, to wygląda bardzo, bardzo dziwnie. A to jest stópka królika. Okej, okay. Ja już tak chciałem powiedzieć, że to taki trzyjajeczny jest. dziwne skojarzenie, mam dziwne skojarzenie. Lepsze skrzynie. Lepsze skrzynie może? Jest początek rozgrywki, może to nie będzie głupi ten, głupi wybór. Bo 10% szans, że nie zginie, że nie zostaniemy ran. Niby dobrze, ale jakoś nigdy nie ufałem dodżom jako taktyce. Dobra, Leszy się znowu pojawił. Okej, okay, jego wyznawcy najwyraźniej chcą się poświęcić. Okej, okay, oddaję sam siebie. I okej, okay. I się roztopił w wielką plazmę i stał się obrzydliwym, dzikim robakiem, który się nazywa Amduzjas. Mam lekkie skojarzenie, że to była ostatnia walka, która demo pozwalała. Czyli tak... Okej, okay. Ciach. Tego chyba rozwaliłem jakimś cudem. Nie wiem... A co, już po? A, trafił nas. Ale załatwiliśmy go. Ej, to nie była trudna walka. Powiem tak, to była wręcz wyjątkowo łatwa walka. Oszczędź mnie! Dołączę się do twojego kultu. Dobrze. A, czyli tego bossa wciągnęliśmy do naszego kultu. Fajnie. Możemy wziąć 22... Chicken nuggetsy, 15 drewna albo list. Nie wiem, czym są chicken nuggetsy tutaj. Jak podejdę, to dostanę od razu. A, to jest złoto, to jest gold nugget. A, czyli nuggetsy były. Byłem zaskakująco ten. No, zaskakująco rację miałem. Blueprinta weźmy. Co możemy zbudować? Jakieś coś dziwnego z krzaków możemy zrobić. A dekoracje. No dobra, chyba wolałbym nuggetsy jednak. No dobra, możemy przynajmniej jakieś dekoracje zrobić. Dostaliśmy kupę złota. 58 mamy. Mogę to rozwalić? Nie. To jest statua Leszego? Nie. Widzisz, głupku? Pokonałem twojego wyznawcę. Jestem lepszym. Jestem lepszy w tym, co robię, niż ty. Dobra, wejdźmy tu. Co tu się stało? A, otworzyliśmy 1/4 dziwnego pierścienia władzy. Wróćmy do kultu i zobaczmy, co możemy tu zrobić. Załatwiliśmy heretyków. Tak! Byli wredni heretycy. Dostaliśmy mięso, dostaliśmy żarcie i zabiliśmy Amduzjasa i dostaliśmy wyznawcę. Wspaniale. No dobra, i co tutaj możemy teraz? Co Ratał nam powie? No tak, tak, tak. Jednego wyznawcę mamy dodatkowego.
Siema, ty wyglądasz dziwnie dopiero. Możemy go zindoktrynować. Nie, niech zostanie Amdusias. To będzie taka. Aha, i dzięki temu odblokowała nam się forma konkretna. Ale nie wiem, czy jak z kolejną świnię. O, może kotka. Weźmy kotka. Amdusias kotek i on jest materialistą, tak jak każdy ten wysoko postawiony w hierarchii religijnej. Kiedy ma lepsze kwatery do spania, dostaje wiarę. A, czyli jak dostaniemy go, dostaniemy od razu 10 wiary. Fajnie. Mamy Amduzjasa kotka. I ty będziesz zbierał drewno, bo tamten zbiera kamień. Więc podzielcie się. Okej, czyli ten będzie. Devotion to jest takie oddanie się będzie generował, jeżeli będziemy mieli świątynię. Czyli musimy chyba zbudować świątynię. Możemy zbudować świątynię i świątynię możemy tylko w jednym miejscu postawić, po środku. No ma to sens. A może zbiorę to za nich. No tak, pełno, naprawdę tutaj pełno jakichś tych haszczy jest. Dobra, teraz mogą we mnie wierzyć i oddawać mi cześć. Będziemy mogli boską inspirację tworzyć. A, dostaliśmy darmówkę. Zawsze lubię darmówkę. Gretyna. No dobra, mówi to samo co. Może być Grażyna. O nie, ja ciebie Grażyna nazwę. Grażyna. Jest. Grażyna jest cyniczna. No jak każda Grażyna, nie? I szybciej się leczy. Jest, kiedy jest chora. No, możesz być. Wyglądasz na Grażynę. Tak. I Grażyna będzie oddawać mi cześć. Tak. Będziemy dostawać inspirację. Okej, szybciej się wypełni, będzie więcej wyznawców. Okej. I tak będziemy nowe odblokowywać rzeczy w drzewku postępu. Okej. No okej, czaję, jak to działa. Musimy zyskać wiarę z tej. Możemy ciebie. Musimy mu rozkazywać, żeby szedł spać? Nie. Dobra, wyznawaj. A ty też wyznawaj. Okej. Potrzebujemy więcej wyznawców. Kamienia i innych rzeczy mamy chyba dość. Nie jest to specjalnie potrzebne. Mogę jakieś żarcie im jeszcze zrobić? Tak, weźmy. Mam nadzieję, że się nie posrają tym razem też. Pyk. Czy jak zrobię to bardziej środka, to będzie lepsze? Nie, nie wydaje się, żeby było lepsze. O, to jest jakieś magiczne drzewo? O, chyba nie mogę mu nic zrobić. A temu? Czy wszystkie drzewa tak świecą? Nie wiem. Nie, tylko drewno dostaliśmy. No, zbierajmy tutaj. I kliknięcie lewym działa tak samo, na to wychodzi. Czy ja mogę coś zbudować jeszcze? Nowego? Mogę tą dekorację zbudować. Potrzebujemy trawę. Mamy trawę. A, potrzebujemy świątynię do tego. My na razie mamy tylko mamy kapliczkę. Czaję. Dobra, ale mamy jedzenie. Ładujemy naszą tutaj świątynię. Kurde, to będzie trochę trwało. O, teoretycznie mogę to rozwalić, ale raczej mi się nie uda. A, nie resetuje się postęp tutaj. Fajnie, to jest akurat dobre, to jest akurat dobre. Szanuję to. Mamy dużo drewna, mamy ten. No ale dobra, no to jest Cult of the Lamb. Widzicie, jak tutaj gra jest skonstruowana. Bardzo fajnie. Podoba mi się strasznie koncepcja tego, że idziemy na krucjaty i walczymy w tym roguelite'owym typowym stylu, żeby dostawać surowce, żeby potem rozbudowywać naszą świątynię i nasz kult. Nie kojarzę, żeby jakakolwiek gra miała tego typu podejście jeszcze. Więc, kurde, tu jakiś.
czarna maź wycieka nam z oczu. No tak, jeżeli byście chcieli sobie wypróbować Cult of the Lamb, to jest to gra, która jest już wydana, jest dostępna pod linkiem, pod filmikiem, tak jak zawsze na Steamie. No i co? Ja jestem Mr. Pig, dziękuję wam za wasz czas i do zobaczenia przy następnym, mam nadzieję. Pa!